Cześć, to nasze 21 spotkanie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jaki i co zrobić, jaki trening i co zrobić na masę, aby zbudować masę mięśniową, co zrobić, żeby się wyrzeźbić i co zrobić i co robić, żeby zrzucić zbędne kilogramy. Myślę, że są to takie podstawowe zagadnienia, które gdzieś tam krążą w internecie, różne informacje, natomiast fajnie, jakbyśmy sobie je tutaj wszystkie razem pozamykali w jednym pudełeczku i sobie bez problemu o nich opowiemy, tak żeby wszystko było jasne i czyste, bo może przyjdzie taka ochota, że będziesz, że ty będziesz chciał bądź chciała zrobić taki, zbudować albo masę mięśniową, albo właśnie zrzucić zbędne kilogramy, czy się wyrzeźbić. Dlatego słuchajcie, jak zbudować masę, jak zrobić, żeby nabrać tej masy, jakie są podstawowe założenia podczas takiego osiągania tego efektu. Są trzy podstawowe rzeczy. Jedna podstawowa rzecz to jest taka najbardziej najważniejsza, jest odżywianie się. Druga rzecz to jest regeneracja. Trzecia rzecz to jest właśnie trening specjalistyczny na masę. Pierwsza rzecz, odżywianie się. Jeżeli chcemy zbudować masę mięśniową, musimy spożyć odpowiednio ilość jedzenia, czyli ten bilans energetyczny musi być z nadwyżką. Ponieważ aby zbudować, rozrosnąć się, no musimy przyjąć więcej pożywienia, więcej energii w pożywieniu bądź w jakichś suplementach diety. Czyli bilans energetyczny musi być z nadwyżką. Musimy więcej jeść, mniej spalać, abyśmy mogli złapać tą masę mięśniową. Nie można tu oczywiście przesadzić z jedzeniem, bo wtedy zamiast w masę mięśniową pójdzie nam to w masę tłuszczową. Czyli pierwszym takim podstawową rzeczą jest właśnie odżywianie się. Bilans energetyczny dodatni. I to sobie zapamiętujemy. Drugą podstawową rzeczą jest regeneracja. Właśnie w momencie, kiedy odpoczywamy, kiedy się regenerujemy, wtedy mięsień wzrasta. Dlatego ta regeneracja i ten odpoczynek musi być wystarczająco długi. Sen wystarczający, przerwy między treningami, bo to właśnie wtedy mięsień rośnie i się rozbudowuje, a nie podczas treningu. Podczas treningu mięsień tylko się uszkadza i dopiero na tych ubytkach w czasie regeneracji go nadbudowujemy i on wtedy właśnie nam rośnie. To jest bardzo ważna część naszej pracy, właśnie ta regeneracja. I wiele osób o niej zapomina, ale jest bardzo istotną częścią, dlatego pamiętaj o tym, żeby poświęcić jej wystarczająco ilość czasu, bo jest to właśnie ten odpoczynek jest częścią treningu. Jaki trening wykonywać na masę? Pracujemy na większych obciążeniach. Tu bardzo łatwo możemy sobie przyrównać do takiego jakby wizerunku. No, im większy mężczyzna, tym większe podnosi ciężary. Zobaczmy na ciężarowców, na strongmenów. Oni są wielcy, podnoszą olbrzymie kilogramy, bo ta masa mięśniowa, jak mają więcej jednostek motorycznych, więcej możliwości do pobudzenia mięśni, dlatego mają taką siłę. Dlatego powinniśmy pracować na dużych ciężarach w seriach po 3-6 powtórzeń. Tu jest właśnie ten trening siłowy bardzo istotny. Stopniowo oczywiście zwiększając sobie ciężary, oczywiście wedle naszych możliwości, tak aby te nasze powtórzenia, mówię, no były 3-6 maksymalnego tego ciężaru, aby można było powtórzyć sobie w serii. Bardzo dobrym takim dodatkowym treningiem jest trening taki dynamiczny, kształtujący siłę eksplozywną. Co to jest za trening? Są to obciążenia dużo mniejsze, tak abyśmy mogli je wykonywać w przedziale 12-15 powtórzeń, natomiast dosyć szybko i dynamicznie.
Taki trening siłowy jest no właśnie bardzo dobrze pobudza siłę eksplozywną, siłę dynamiczną i jest bardzo dobrym wspomagaczem w trakcie budowania naszej masy mięśniowej. Dobra, co dalej? Nabraliśmy tej masy. I teraz tak, jeszcze przed tym, przepraszam, wrócę troszeczkę wcześniej, ponieważ każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inną budowę ciała. Jest to budowa ektomorficzna, mezomorficzna i endomorficzna. Nie wiem, czy wiesz, czym się różnią. Może pokrótce tak ci zobrazuję. Ektomorficy to są osoby zazwyczaj bardzo szczupłe, o chudym, cienkim kośćcu, długie, z tendencją do właśnie bycia szczupłym, czyli mają bardzo dobrze rozwinięty metabolizm, mogą jeść bardzo dużo i nie przybrać na wadze ze względu na ten właśnie dobrze pracujący metabolizm. To są osoby, które zazwyczaj mają problemy ze złapaniem masy mięśniowej. Drugi typ to są mezomorficy. Jest to taka budowa atletyczna. On nie ma zazwyczaj problemów ze zrzuceniem ani ze zbudowaniem masy mięśniowej bądź zrzuceniem zbędnych kilogramów, ponieważ ich to są tak zwana budowa neutralna. Jest najodpowiedniejsza, najbardziej taka, znaczy najlepsza do budowania bądź do zrzucania. Tak mamy tutaj największe możliwości. I tą budową się najmniej będziemy teraz zajmować. Jest jeszcze trzecia budowa, tak zwany endomorfik, który ma tendencję do przybierania na masie, ma tendencję do budowania masy mięśniowej, natomiast ma dużo gorsze problemy ze zrzuceniem tkanki tłuszczowej, ze zrzuceniem tej masy, ponieważ jego układ, jego metabolizm, tak, jest dużo bardziej wolny i w związku z tym on dużo wolniej pracuje i tutaj te zbędne kilogramy jakby nie spadają już nam tak łatwo, trzeba uważać z jedzeniem, natomiast dużo szybciej przybierają na masie i budują masę mięśniową, natomiast muszą uważać na to, aby nie zbudować masy tłuszczowej. Jakie takie zalecenia, bo przy mezomorfiku jakby mamy sprawę jasną, natomiast przy ektomorfiku, czyli tej osobie o chudym wyglądzie, szczupła, która nie ma problemu ze zrzuceniem, a raczej z nadwyżką, znaczy ciężko jej przybrać na masie, co się zaleca? Zaleca się, aby jadła więcej tłuszczy, ponieważ tłuszcze spowalniają metabolizm, w związku z czym to na pewno pomoże w nabraniu tej masy, ponieważ wtedy taki organizm będzie dużo wolniej pracował i dużo wolniej spalał właśnie pożywienie, energię, którą dostarczymy organizmowi. Natomiast endomorfisty, czyli osoby z tendencją do nabierania masy mięśniowej, te tłuszcze oczywiście powinny być zredukowane, natomiast w większej ilości powinny spożywać białko, ponieważ białko ma takie tendencje do przyspieszania metabolizmu. Oni muszą uważać natomiast z tym, aby nie poszło w tą tkankę tłuszczową, tylko żeby zostało to, żeby ta tkanka mięśniowa się rozwijała, a nie żeby tkanka tłuszczowa. Czyli tutaj te proporcje żywieniowe są bardzo istotne, jeżeli chodzi o rozwój masy mięśniowej przy endomorfiku. Dobra, co dalej? Jak już mamy tutaj sobie opisane te trzy typy budowy, już zrobiliśmy jakąś tam sobie masę i chcemy się wyrzeźbić. Bardzo ważne w treningu takim na rzeźbę jest dołączenie sobie do swojego cyklu treningowego, oprócz treningu siłowego, treningów aerobowych, o których zaraz będę opowiadał w dalszej części. Czyli dołączamy sobie ze 3 treningi bądź 4 aerobowe, pozostawiając 3-4 treningi siłowe i w ten sposób jakby wrzucamy zbędną tkankę tłuszczową, rzeźbiąc się. Doprowadzamy do podczas cyklu treningowego, jeżeli mamy ćwiczenie na jakąś grupę mięśniową, to staramy się tak, aby przetrenować tą grupę, jedną grupę mięśniową w ciągu tygodnia. Czyli przetrenowujemy jedną grupę mięśniową w ciągu jednego tygodnia, w następnym tygodniu drugą i tak na zmianę. Doprowadzić to oczywiście do właśnie wyrzeźbienia naszych mięśni.
Idąc dalej do treningu aerobowego, czyli wspomagającego odchudzanie, ponieważ jest to jakby dodatek, który powoduje deficyt kaloryczny, co tutaj jest bardzo istotne, że osoby, które zaczynają ze sportem, które są już otyłe, ważne, żeby sobie zaczęły taki trening aerobowy robić od 2-3 razy w tygodniu po 25-30 minut i z czasem oczywiście sobie zwiększać objętość treningu i ilość takich sesji treningowych. Czyli może dojść do biegania 5-6 razy w tygodniu, najpierw po 25-30 minut, później sobie zwiększać objętość, czyli 45-50 do godziny czasu możemy spokojnie sobie biegać. W momencie kiedy się już w jakiś sposób odchudzimy, czy nasza masa spadnie, wtedy możemy sobie przejść do bardziej intensywnych treningów interwałowych, bądź po prostu zwiększyć intensywność naszych aerobów. Zaleca się to osobom już raczej takim, które zrzuciły jakąś ilość tkanki tłuszczowej, a chcielibyśmy zrobić to teraz, poprawić swoją kondycję, wydolność i jeszcze wzmożyć te treningi, jeszcze bardziej się zacząć wyrzeźbiać. Jest to bardzo dobry trening dla osób, które mają masę mięśniową, a nie chcą jej stracić. Czyli taki trening właśnie krótki, a intensywny, który tam trwa ze 25-30 minut, ale jest intensywny i powoduje to, że nie spalamy właśnie mięśni, tylko tkankę tłuszczową. Bardzo dobrze jest też wziąć sobie przed treningiem suplement diety, jakim jest BCAA. On powoduje właśnie, że nie spalamy mięśni, tylko wpierw spalają się te aminokwasy z BCAA. Także powiedzieliśmy sobie o trzech różnych sposobach na budowanie masy mięśniowej, na rzeźbienie i na odchudzanie. We wszystkich tych trzech kategoriach najistotniejsza jest dieta i styl odżywiania się, ponieważ to jest głównym jakby prowodyrem całej osiągnięcia sukcesu, jaki sobie założyliśmy. Dlatego pamiętaj, to są podstawowe rzeczy, które powinieneś wiedzieć na temat właśnie budowania masy, rzeźbienia się czy odchudzania. Myślę, że to tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o naszą naukę i nasze zdobywanie wiedzy. W kolejnym naszym spotkaniu robimy sobie kolejny trening obwodowy, czyli znowu się pomęczymy. W jeszcze kolejnym zrobimy sobie naukę i doskonalenie przewrotów. Jeżeli jeszcze nie robiliśmy tego, to sobie zrobimy. Gdzie później te przewroty będziemy mogli wykorzystać w naszych ćwiczeniach ogólnorozwojowych w kolejnych naszych sesjach treningowych. Także do zobaczyska, trzymaj się i widzimy się na naszych 22 już zajęciach. Na razie.